Co tam panie w polityce, proszę pana? Bo jak ja czytam doniesienia od mojej mamy, to mnie się coraz mniej chce wracać. Albo i w inne dni chce mi się wracać coraz szybciej, ale z jakimś wojskiem po prostu, żeby rozpędzić to całe towarzystwo. Ale co takiego cię zaniepokoiło? No proszę pana, nasz wróg od 1000 lat, czyli Niemcy, ten wróg czasami wilk ubiera się w skórę owieczki, natomiast jesteśmy konkurentami w Europie od początku istnienia obu naszych krajów, konkurentami w gospodarce, o terytorium, o siłę roboczą i tak dalej. W związku z tym nie ma co gadać. Historia wojen też pokazuje, że jesteśmy wrogami i trzeba tak stosunki polsko-niemieckie definiować. Czasami ten wróg nie atakuje i jest oswojony, ale jego nastawienie wobec Polski jest takie jak wobec konkurenta i możemy się właśnie bawić w słówka takie, że no konkurujemy, zdrowa konkurencja. Ale lepiej powiedzieć sobie wprost. No tak, no jesteśmy wrogami, jeśli chodzi o rynki zbytu. Jesteśmy wrogami, bo wy chcecie przejąć nasze, a my wasze. I tak dalej, w każdej dziedzinie. No i proszę pana, za granicą naszą zachodnią wróg Niemcy, Schulz jest kandydatem SPD na kanclerza Rzeszy. Otrzymał 100% głosów, czyli nie mają w ogóle demokracji. Bo w demokracji... O, telefon dzwoni nawet, jak widzi ta u mnie. W demokracji jest tak, że nikt nigdy nie dostaje 100% głosów. Więc jeżeli facet dostał, znaczy, że nie ma demokracji w tym systemie, który głosował. I teraz to jest facet, który krytykował Węgry i Polskę, lubi pederastów i nie ma matury. Tyle o nim wiem. No jeszcze nerwusek jest. Wszystkich próbuje ustawiać do kąta. Ale to, że nie ma matury, to jest dla mnie świadectwo tego, że w złą stronę wszyscy idziemy. Jakiś populista z podstawówki wyskoczył i chce zarządzać. Jeszcze jedna informacja. Kiedyś lubił dużo wypić, ale udało mu się wyjść z tego nałogu. Z tego bym się nie śmiał, pod warunkiem, że to nie jest kłamstwo, że udało mu się wyjść. Wyjść z nałogu można tylko w taki sposób, że się nigdy, nigdzie niczego nie pije, co zawiera alkohol. Przykładem jest Bush drugi, młody Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych. On przed kampanią wyborczą wyspowiadał się, że miał kiedyś problem alkoholowy, czyli że jest alkoholikiem i po prostu nie pije wcale. Natomiast ten wasz Schulz, niemiecki kanclerz, przyszły być może pytanie, czy on gdziekolwiek na przykład szampanika popija. Bo jeżeli popija szampanika, to znaczy, że nadal jest alkoholikiem, ale aktywnym. Tylko się mityguje trochę. Tego nie wiem. Ale raz trzeba obserwować, będąc... nie? Trzeba tam wysłać naszych szpiegów, dziennikarzy, którzy zdjęcia robią albo chodzą na konferencje prasowe, na rauty różne i zobaczyć, czy kiedy podają szampana, to on grzecznie odmawia. Donald Trump na przykład no, nie jest alkoholikiem, ale jego brat zapił się i Trump nigdy nie pił, nie miał alkoholu w ustach przez całe życie i mówi, że tak trzymać. I kiedy wznosi lampkę szampana, to wszyscy wiedzą, że tam jest woda sodowa albo nawet woda zwykła, żeby nie było podejrzeń, że się pomyli z bąbelkami. No więc trzeba obserwować tego dziada, patrzeć mu na ręce tego niemieckiego, co 100% głosów zdobył Schulza, przyglądać się, czy na tych rautach unijnych, gdzie się polewa gęsto wszystkim, czy popija, czy na spotkaniu z ruskimi, jak tam z ruskim ambasadorem się spotyka, czy wyjątkowo no, z panem się napije.